Siemaneczko widzowie, witam serdecznie. Kiedy jeszcze ostatni raz przywitałem siemaneczko? Ja nie mogę, zawsze mówiłem siemano, więc siemano widzowie, witam serdecznie. Kolejny odcinek na Palionowie widzowie dzisiaj. Dzisiaj mam nadzieję, że w końcu uda mi się wykorzystać tamtą moją tajną bazę do podglądania hejtera. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, jestem ubrany tak samo jak byłem, ponieważ akurat się okazało, że po skończeniu poprzedniego odcinka hejter pojawił się na serwerze. Więc to jest idealny moment na to, żeby zobaczyć, co on takiego kombinuje. Ja odkładam tutaj rzeczy, które mi zostały z poprzedniego odcinka. Ja tam się wiem, wywaliłem się tam po prostu jak dziecko, ale trudno. Mamy też to złoto. Nie wiem, jestem ciekaw właśnie, czy hejter zauważy, że to było to samo, co znikło. Ja na razie sobie tutaj zostawiam, biorę elytrę, bo może mi się przydać do szybkich podróży. To z bok też, to też mogę zabrać i przydałaby mi się płota na niewidzialność. Oj, to jest coś, co na pewno mi się przyda, bo skoro chcę go śledzić, to muszę być pewien, że on mnie nie zauważy. Perły mogą się przydać do ucieczki. Co by nam się jeszcze mogło przydać? No na pewno ta, co powiedziałem, ten, płotka na niewidzialność. Więc lecimy szybko do laboratorium, ponieważ to jest jedyne miejsce, gdzie płotki można zdobyć. A jest jeszcze ta płotka na środku palionowa, ale mi bliżej do laboratorium. Na to mam połączenie podziemne. Normalnie można iść tędy. Ja tutaj zrobiłem tyle tych płotek ostatnio, że skorzystam sobie z tych, które mam tutaj. Więc szybko lecimy zabrać sobie płotę na niewidzialność. A ja w tym momencie widzowie was serdecznie zapraszam na mój kanał Szybson Plus, ponieważ w ostatnim okresie po prostu mamy na zmianę filmy. Tu dzisiaj jest film, jutro jest na plusie, pojutrze znowu tu i po pojutrze znowu na plusie. Więc musicie tak poskakać po kanałach moich dwóch, ponieważ no niestety, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, ostatnio nie mam totalnie czasu. Ojej, to nie elytra, tu elytra. Nie mam ostatnio totalnie czasu na to, żeby nagrać aż tak dużą ilość filmów, bo jednak dwa filmy dziennie to naprawdę potrafi zająć masę czasu. Dobra, muszę zlokalizować, gdzie ten hejter w ogóle jest, bo szczerze mówiąc nie widziałem go jeszcze, odkąd wszedł na serwer. I totalnie nie wiem, gdzie on... O, tam mignęło mi coś. Koło domu Paliona, tam mi mignęło coś. Dobra, czyli chyba tam będzie gdzieś. Tam akurat się spojrzałem i akurat gdzieś tam mignęła mi jego czapka. Więc szybko przejdźmy sobie tutaj na drugą stronę tego... Jak to się nazywa? Tego... tej rzeki, no, kurczę, uciekła mi nazwa. Dobra, póki co nie używam płotki na niewidzialność. Może będzie lepsza okazja, żeby ją użyć. Może póki co nie jest to najlepszy pomysł i nie jest to najbardziej wskazane. Więc póki co rozejrzmy się w ogóle, gdzie, ja go tam widziałem gdzieś, ale już mi gdzieś znikł, więc tak, póki co on się nawet by nie spodziewał, że go będę śledzić, więc możemy na spokojnie sobie chodzić. Tylko pytanie... O, jest tam, dobra. Czyli jednak jest, musimy tak zerkać na niego od boku. Dobra, widzę jego... Kurde, idzie. Mamy tam jego nick. On tam gdzieś krąży. Musimy zobaczyć, co on takiego kombinuje, bo moim zdaniem to on coś ukrywa. Tym bardziej, że ostatnio powstała ta w ogóle firma jakaś jego z tym prądem i to jest... to się nazywa Majtek i Hater. Więc nie wiem, kto jest tym Majtkiem, ale domyślam się, że Yeti. Bo widziałem go. Słuchajcie, ja to muszę wyjaśnić, dlaczego ja się spodziewałem, że Majtek to Yeti. Tylko nie wiem, dlaczego on się nazywał Majtek, ale nieważne. W każdym razie widziałem tam, jak Yeti przecież u mnie na odcinku stał pod tym czymś. I miał taką dziwną czapkę, taką jakby elektrykę. I po prostu tak podejrzewam, że to on jest tym Majtkiem, ale dlaczego on taką nazwę... Nie widział mnie. Po prostu idę sobie tutaj dalej. Zgubić go trzeba. Dobra, to jest idealny sposób, żeby go zgubić. Patrzcie, myk, wykorzystujemy nasze przejście. Myk, dobra, jest świetnie. Schodzimy na dół, nie możemy je zobaczyć. Wracamy, rozpłynąłem się. Dla niego się rozpłynąłem, dla niego mnie nie ma. Mam nadzieję, że nie będzie mnie szukał. Dobra, teraz już piję potę, bo teraz jak mnie zobaczy, to już lipa. Więc na pewno musimy stąd wyjść teraz. Uwaga, robimy takie szybkie przejście. Genialne są te przejścia podziemne, naprawdę. To jest po prostu coś, co mi daje tak w sekundę, widzicie, kilka sekund, ja jestem pod swoim domem, mimo że przed chwilą byłem tam. Wiadomo, na zewnątrz byłoby szybciej. No ale teraz nikt się nie może spodziewać tego, gdzie ja jestem. Dobra, pijemy tą potę i po prostu lecimy za nim. Teraz będziemy mogli się zbliżyć trochę bliżej, tylko elytrę ściągnę i zobaczymy, co on takiego kombinuje. W sumie jak mam potę na niewidzialność, to tak naprawdę mógłbym się zbliżyć do niego totalnie na maksa i z nim iść wszędzie, ale muszę sprawdzić, czy ja na pewno dobry widok mam z tamtej mojej bazy. Widzicie, jak ona się tam prezentuje. Nic tam nie zmieniłem jeszcze od poprzedniego odcinka, ale to dlatego, że po prostu no nie było kiedy, bo hejter chwilę potem wszedł na serwer. Dobra, on stoi pod domem Paliona. Bardzo mi się to nie podoba, ponieważ ten dom ledwo co powstał, a on już tutaj się na niego czai. Zostawia jakąś tabliczkę. Dom dywana, czyli mega dzbana. Dobra, to jest ta sama tabliczka, którą ja miałem, widzicie? Majtek and Hater. Dobra, nie wiem, dlaczego on zostawia takie wiadomości tutaj na tym, jak to jest reklama jakiejś jego firmy z Yetim, więc dziwne. No, znaczy, kurde, ja tak mówię z Yetim, ale nie wiem, czy na pewno z Yetim, ale tak podejrzewam. No, ale dobra, on idzie do ratusza? Czy gdzie idzie? Czekajcie. On tu zabrał coś z tego. Dobra, czy ja na pewno mnie nie widać? Nie widać mnie, dobra, jest git. Zabrał coś z tej beczki.
Nic w tej beczce nie ma, dobra, on wszedł do ratusza, naprawdę? Jest tu. Jest, ej, coś do skrzynki wkłada. Ej, ile tu jest? Aha, dobra, to są te rzeczy z tej budowy, co zostały, dobra. Tylko co, on coś zabierze stamtąd, czy nie? Czy on tak tylko się rozgląda? Dobra, nic nie zabrał. Okej. Okej, on ma złote jabłka, czyli ma dokładnie te same jabłka, które ja zabrałem sobie z domu. Podejrzane, podejrzane. Ten villager już tak chce uciec stąd, nie? A nie może. Dobra, co on tu kombinuje? Zostawił coś w skrzynce chyba. Zobaczmy szybko. Co tu przyszło nowego? Chyba głowę zabijaka chyba nie było tutaj, ale nie jestem pewien. Mam nadzieję, że to nie jest żadna, że tak powiem, zła przepowiednia tutaj z tą głową zabijaka. Dobra, on idzie teraz. On tak krąży. On tak, był pod domem Paliona. Był w ratuszu. Teraz idzie na mój targ. No nie no, to jest... Ty, no nie. Dobra, na całe szczęście nie uzupełniłem. No tak, i on... A gdzie nie zapłacił. Jestem okradany w biały dzień. Dobra, jeszcze ziemniaki będzie kradł, ta? Zabrał sobie... I nie zapłacił. Dobra, teraz bardzo ważne pytanie. Schodzimy na dół i patrzymy, jak mój biznes tutaj, prawda, hula. Uwaga. Szybkie sprawdzenie. Skrzynka pusta. Skrzynka... Dwa zielone, patrz, ktoś kupił. Pytanie kto, ale to na pewno nie jest hater. Nie wiem kto to kupił, ale dwa zielone jestem na plus. Dobra, biorę je w takim razie, trzeba, prawda. Dobra, albo wiecie co, zostawię, niech to tutaj, niech się zbiera. Zobaczymy ile tu się w ogóle kiedykolwiek jest w stanie uzbierać, niech to jest taka moja skarbonka. Dobra, wyjdźmy stąd i lećmy dalej za nim. Czekajcie, on tu gdzieś był. Gdzie on poszedł teraz, bo już mi się, że tak powiem, stracił. A nie powinienem w sumie spuszczać go z oka, jak go śledzę. Zgubiłem go. Zgubiłem go totalnie. Nie wiem gdzie jest. Dobra, tu przejdźmy. O, tam jest nick, dobra, już widzę, już widzę. Już widzę jego nick, więc możemy iść spokojnie za nim, prawda, już go widzę. On się kręci wokół tej, właśnie tego budynku nowego, co tu powstał. Ja nie wiem totalnie o co z tym chodzi. Ale to jest, widzicie, jest taki jakby prąd. Tak jakby tutaj powstała jakaś elektrownia, czy nie wiem co to ma być. I on tu wchodzi do środka, wszedł tam. Wszedł do środka. Patrz, kopie tam coś. I co on tam kopał? Dobra, tam coś może być ukryte. Tam coś może być ukryte. Nie wiem co, ale coś może być ukryte. Dobra, przejdźmy tutaj. Ile ja mam poty jeszcze? 4 minuty, dobra. Nie mamy zbyt wiele czasu. Ale dobra, możemy go dalej jeszcze śledzić. Czy ja tam chcę sprawdzać, co tam jest? Może kiedy indziej tam przyjdę. Ale muszę pamiętać, że tam coś może być poukrywane. Dobra, szybkie jabłko. Szybkie jabłko, boże, szybkie ziemniaki, żeby po prostu się najeść. Dobra. On elytrę założył. Dobra, leci gdzieś. Leci gdzieś. Pytanie gdzie? Ja też muszę za nim polecieć w takim razie. On... Dobra, leci do domu. To jest ten moment. Teraz sprawdzamy, czy moja ta działa. Uwaga. Lecimy tu. Muszę tu wlecieć teraz elegancko. Proszę. Dobra, na szczęście już mi urosły tu liany. Zdążyły. Dobra, ściągamy elytrę i teraz tak. Czy ja stąd widzę, co tam się dzieje? Uwaga, mamy... Jest! Widzę go idealnie! No po prostu to jest tak genialna baza, że szok. Dobra, widzę, że... założył zbroję. Okej. Okay. Nie wiem totalnie dlaczego, ale założył zbroję. Dobra, tam coś kombinuje. Jest bardzo to podejrzane. Dobra, tam coś... Zszedł tam gdzieś. Zszedł... Czy on tam wyjdzie? Jest tam. Dobra, czyli on tam ma zejście pod dywanem gdzieś. Dobra. I teraz pytanie, co on... On tam coś kopie? Coś uderza? Nie wiem o co chodzi, ale dobra, wychodzi chyba znowu do góry. On tam ma jakieś... Albo te drabiny do gdzie indziej prowadzą? Czy wyjdzie stamtąd? Dobra, ale widzimy stąd bardzo dobrze. Widzimy te dwa punkty. O nie, jest tam dalej. Tam ma jakieś chyba dwa piętra, bo skoro są te drabiny. Bo on ma wyjście chyba tam zszedł, czyli będzie zejście tu, tak? A tu może mieć wyjście jakieś pół piętro tam może być jeszcze. Dobra, on tam skrzynki stawia jakieś. Stawia jakieś skrzynki, dobra, niech sobie stawia. Wiecie co, ja nie wiem, no nie, no, na razie stąd patrzę, bo stąd mam dobry widok, nie? No i tu nie jest w stanie mnie zobaczyć, patrzcie, widzicie to? Po pierwsze, ja mam niewidzialność, a po drugie, no nawet jakbym nie było widać, to za tymi lianami na taką odległość, patrz, tylko tą lunetę widać. Dobra, zaglądam, o, wyszedł już stamtąd, dobra, jest na górze. I teraz pytanie, co on będzie... Wziął jabłka i ubrał zbroję, to jest dla mnie mocno podejrzane, co tu się dzieje, bo to w ogóle... Dobra, wychodzi, wyszedł stamtąd, wychodzi. Teraz pytanie, gdzie on pójdzie? Gdzie on idzie? O, tam jest, dobra, tam jest, dobra, może... Co, mamy dobry widok nawet na całe Palionowo. Znaczy, może nie na całe Palionowo. Chociaż, w sumie, na, prawie na całe. Dobra, zobaczmy, gdzie on tam schodzi. Jest tam, dobra. I co on kombinuje? Ubrał zbroję, zabrał miecz? Wszedł tam do tego ten, czy on tam wyjdzie? On tam powinien gdzieś wyjść. I nie ma go. Dobra, czekajcie, zbliżę się tam, bo... Zresztą jest tak dobry widok tutaj mamy, ale... Pójdę tam zobaczyć, bo mam potę na niewidzialność jeszcze przez 2 minuty. Wow! O, prawie zginąłem! Dobra, lecimy tam. Lecimy szybko, pyk. I teraz tak, czekajcie, muszę tu wylądować gdzieś tutaj najlepiej, żeby mnie nie zauważył. Ściągamy tą elytrę.
Zjem sobie szybko, żeby mi się życie regenerowało, bo trochę odwaliłem lipę. Dobra, wychodzimy tu. I teraz tak, gdzie on tam jest? Skrzynkę postawił, tej skrzynki chyba nie było. Dobra, jest tu gdzieś? Ej, nie ma go. Ej, to gdzie on się zmył? Halo? Jest tu jakaś książka, list. Drogi hejterze, proszę przestać zachowywać się nieładnie. Są inne... To jest od Milki w ogóle, ona to mu zostawiła. Co jest grane? Ale gdzie on jest? Ej, dobra, dobra, tu są jakieś drzwi, może tędy przeszedł, może jak w trakcie jak leciałem, to nie zauważyłem. Dobra. Nie no, nie ma go, ej, Niku też w ogóle nie widzę. Ej, dobra, on się zmył gdzieś, on tu ma gdzieś jakieś wyjście. On ma gdzieś jakieś ukryte wyjście stąd, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Ale gdzieś tu musi być. Dobra, ja wiem. Czekajcie. O, tutaj kiedyś odkryliśmy coś takiego za tą ścianą, o. Dobra, jest tu coś. Jest tu coś, on ma jakieś tunele do wyjścia stąd, no po prostu jestem przekonany. Tylko zaraz mi się pota skończy. I no, mamy minutę jeszcze, dobra, minuta na to, żeby sprawdzić, co się tutaj dzieje. Schodzimy niżej, tu, tu. Tu nic nie ma i go w ogóle nigdzie nie widzę. Dobra, tu jest zejście chyba do Yetiego, jak dobrze pamiętam. Tak? Tak, jest do Yetiego zejście. Postawmy tak, tak, dobra. Git. Jesteśmy u Yetiego w tym momencie. No ale go tu nie ma nigdzie, on się zbył gdzieś totalnie. Ej, dobra, nie wiem gdzie on jest, znikł totalnie. Ja zakładam edytor, wracam do domu, bo mi się kończy pota za 40 sekund. Ale on ma jakieś ukryte wyjścia stamtąd i on w sekundę mi znikł. A na serwerze dalej jest. Nie wiem gdzie jest totalnie, zgubiłem go.